A jej pozostał... Witaj. A po nim Kamil Stoch. Także możemy spodziewać się dalekiego lotu. 233,5 metra dzisiaj w serii próbnej. Na trzecim miejscu po trzech próbach będzie... i teraz... Ojej, jak daleko skoczył! Czy on dotknął tam ze skoku? Myślę, jak ocenią, że nie. Jak ocenią to sędziowie? Za moment zobaczymy, ale to był niewiarygodnie daleki skok. I oto jesteśmy świadkami kolejnego rekordu świata. Znowu Vikersund Bakken życzliwa dla zawodników. Siódma platforma startowa, ta prędkość na progu poniżej 100 km na godzinę.